się Jarociński Szpital. Nowa porodówka to krok w XXI wiek. Konieczny, bo w miastach wielkości Jarocina co roku rodzi się blisko 700 dzieci. Chodzi o to, by mieszkanki rodziły na miejscu w komfortowych warunkach. Te wymagania spełniają nowe oddziały – położniczy i ginekologiczny. Od wielu lat powiat inwestuje tutaj w szpital powiatowy w Jarocinie, ale nas niezmiernie cieszy właśnie ta zmiana, która akurat ze starej części szpitala przeniosła się w całkiem nową, rozbudowaną część szpitala. Także ze starej części, starego skrzydła przenieśliśmy to do całkiem nowo wybudowanej części szpitala, którą należało oczywiście wyposażyć. I tutaj wielkie podziękowania do wszystkich radnych, do wszystkich osób, które zaangażowały się właśnie w to. Tutaj zapewniliśmy pacjentkom duże, lepsze, komfortowe warunki, aby mogły godnie tutaj w szpitalu rodzić, aby czuły się tutaj te kobiety bezpieczne. Także jeszcze raz wielkie podziękowania do radnych powiatowych i do zarządu za odważne decyzje, ale decyzje, które służą mieszkańcom powiatu jarocińskiego. Nowe oddziały, bo nikt tu nie mówi o remoncie. To wielka zmiana dla pacjentek i personelu medycznego. Ta rozbudowa, bo to musimy mówić o rozbudowie szpitala, nie tyle o remoncie, kolosalnie zmienił warunki pobytu pacjentek przede wszystkim, komfortu pobytu dla pacjentek i ginekologicznych, i położniczych, i tych najmniejszych, najmłodszych naszych pacjentów, czyli noworodków. Zmieniła się także praca pielęgniarek i położnych. No, jeśli chodzi o pracę naszą, jest nieporównywalna. Na położnictwie mamy, przynajmniej będzie wykończony blok nowy operacyjny do cięć cesarskich. Nie będziemy musiały zjeżdżać z pacjentkami, powiedzmy, w razie jakichś tam nagłych czy planowanych cięć zupełnie na inny poziom szpitala. Także bezpieczeństwo nasze i pacjentek jest zupełnie inne. Zmienia się przede wszystkim to, że mamy lepszy, bardziej intymny kontakt z pacjentką, ponieważ stale są jedno- i dwuosobowe, co oczywiście poprawiło zdecydowanie komfort naszej pracy. Warunki, które mamy, zdecydowanie poprawiają pracę naszą, a przez to opiekę nad pacjentkami. Mamy te lokale odpowiednio duże, dosprzętywione, z klimatyzacją. Do tego w związku z tym pojawili się nowi lekarze, pojawiły się młode osoby, które chcą u nas robić specjalizację, co uważamy, że to jest bardzo dobre dla rozwoju tego oddziału, a także szpitala, no i tutaj naszego powiatu. W centrum wszelkich starań osób odpowiedzialnych za Jarociński Szpital jest teraz pacjent i jego potrzeby. Czy pacjentki to odczuwają? Super, personel super, to jest zwłaszcza, że oddział jest świeżo oddany po remoncie i jesteśmy na sali dwuosobowej, tylko super panie, zarówno na ginekologii, jak i tutaj na oddziale położniczym, panie z noworodków, z bloku, no i panowie lekarze też bardzo mili, uprzejmi. Jestem bardzo zadowolona z opieki przede wszystkim. To jest duże też wsparcie tutaj dla nas. Przede wszystkim duży komfort, bo jesteśmy tylko w dwójkę, także wszystko na plus. To nie koniec. Zarządzający szpitalem od roku prezes Henryk Szymczak dobrze ocenia zachodzące zmiany oraz już planuje następne kroki. W podobnych powiatach jak Jarociński rodzi się około 700 dzieci rocznie i w związku z tym należałoby dla społeczności tutaj lokalnej stworzyć takie warunki, żeby matki rodziły w warunkach już XXI wieku. Opinie były bardzo pozytywne o personelu medycznym, natomiast dużo uwag było dotyczące warunków, w jakich matki rodziły właśnie dzieci. I to jakby ta sytuacja wymusiła, żeby po prostu tą modernizację dokonać. Następnym planem jest remont oddziału wewnętrznego oraz dziecięcego. Tutaj też jest duże opóźnienie czy zapóźnienie dotyczące właśnie warunków. Ten oddział po prostu pracuje w najgorszych warunkach i już myślimy, żeby w tym roku rozpocząć remont tego oddziału.